Znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody Las Montawski. Jest to 230 hektarów, przeszło 230 hektarów cennego drzewostanu zachowawczego, stanowiącego relikt lasów rosnących w dolinie Wielkiej Rzeki. Tu akurat jesteśmy w dolinie Wisły. Jest to bardzo cenny obiekt przyrodniczo. Mamy tu stare dęby, 200-letnie topole, jest szereg pomników przyrody. Znajdują się tutaj też różnego rodzaju cenne rośliny. Dodatkowo są strefy ptaków chronione. No a obraz taki, jaki możemy dzisiaj spotkać, jest za nami. To, co widać, mnóstwo śmieci, które po prostu zatruwają ten teren, zanieczyszczają ten teren. Dlatego też bardzo cieszą nas takie lokalne inicjatywy podejmowane przez koło łowieckie, przez właśnie i lasy państwowe, i samych myśliwych, gminę, uczniów szkoły. Bardzo nas to cieszy, że włączają się w takie lokalne społeczności, że zaczynają też miejscowi dbać o tą naszą okoliczną przyrodę, o to, żeby wokół nas było czysto, że zaczynamy doceniać te nasze małe ojczyzny, które są wokół nas. Cieszę się bardzo, że możemy wziąć dzisiaj udział w tak fajnej, bardzo ciekawej i edukacyjnej akcji, jaką jest sprzątanie lasów tu montawskich i terenów przy wałach. Cieszę się, że tak bardzo dzisiaj nasze dzieci licznie przybyły. Jest dzisiaj około 47 dzieciaków. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie nas. To jest fajna inicjatywa, to jest ważne, żeby dzieciaki się edukowały w zakresie ekologii, nie tylko ekologii, ale też żeby wiedziały, że trzeba dbać o nasze wspólne dobro, czyli lasy, wszystkie tereny, które nas tu otaczają, szczególnie, że jesteśmy tu na terenie gminy Miłoraz. Tych śmieci jest mnóstwo, są to różnego rodzaju części samochodowe, śmieci z gospodarstw domowych, no co nas bardzo dziwi, bo w tej chwili różnego rodzaju opony są, punkty selektywnej zbiórki odpadów w każdej gminie, no i można te odpady zostawić, dlatego nie rozumiemy za bardzo, dlaczego te śmieci się tutaj pojawiają.